Dzień dobry, tu Kultura. Zapraszamy na bilans czerwca. Jeśli uczestniczyliście, wiecie z autopsji. Jeśli nie, czekamy na Was. Rzućcie okiem i uchem na naszą ofertę. W czerwcu miał miejsce finał konkursu muzyczny Kwarantanna na wykonanie hymnu Orzesza. Konkurs odbył się online, a w jego efekcie wyłoniono i nagrodzono najlepszą szóstkę wokalistów. Patronem honorowym konkursu był burmistrz Orzesza. Zwycięzcy zarejestrowali w studio nagrań przy Domu Kultury wspólne wykonanie hymnu pod opieką naszych instruktorów muzycznych. Uczciliśmy w ten sposób nie tylko 295. rocznicę uzyskania praw miejskich przez Orzesz, ale także 15-lecie powstania hymnu naszego miasta. Do posłuchania na kanale YouTube Domu Kultury. W studiu nagrań powstał też pierwszy audiobook, a wszystko to z myślą o dzieciach, tych maleńkich i tych troszkę większych. Kadra Kultury w ramach cyklu Bajanie na Polanie wyreżyserowała Alicję w Krainie Czarów. Audiobook udostępniliśmy 1 czerwca w Dniu Dziecka i mamy nadzieję, że wywołał uśmiech na Waszych twarzach. Przenieśmy się do studia radiowego, gdzie gościem miesiąca była Elżbieta Topolska, socjolog zaangażowana w sprawy kultury. I jeszcze raz powtórzę, i może tak na zakończenie. Stwarzajmy, patrzmy na świat swoimi oczami, nie tymi narzuconymi imaginariami, jak to niektórzy określają, socjologowie czy politolodzy, tylko właśnie odkrywajmy świat sami przez siebie. I to jest ważne, bo wtedy miejmy tę odwagę. Miejmy tę odwagę, tak. I tę otwartość. Tak jest. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Ela Topolska, socjolog. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki Wam, Orzeszanie, powstał również dżingiel radiowy. Skomponowała go Małgorzata Kolinowska, a swoich głosów użyczyli mieszkańcy Orzesza. Polskie Radio Orzesz. Młodzieżowa Pozytywka to projekt przeznaczony dla nastolatków, który powołała do życia i koordynowała Ewa Stankiewicz, nasz animator. Gala finałowa projektu odbyła się 28 czerwca, kiedy to młodzież odebrała pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. W ramach Młodzieżowej Pozytywki odbyły się warsztaty kuglarskie, na których ćwiczyliśmy układy z pojkami, kijami i wachlarzami LED-owymi, warsztaty z body paintingu oraz zajęcia animacyjne. Młodzieżową pozytywkę zrealizowaliśmy w ramach Równać Szanse 2019, a dofinansowała ją Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Zapraszamy na spacer po Nowej Orzeskiej Bibliotece, która jest na półmetku gigantycznej metamorfozy. Zakończył się już etap prac remontowych. Przed nami zakup mebli, wyposażenia oraz przeniesienie księgozbioru Biblioteki Głównej. Inwestycja ta jest kolejnym etapem koncepcji burmistrza Orzesza na zagospodarowanie przestrzeni ratusza. Wartość realizowanego projektu sięga 1 300 000 zł, a dofinansowana jest ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nowa przestrzeń biblioteczna to prawie 500 metrów kwadratowych. Nowa biblioteka będzie nowoczesna, multimedialna, a jednocześnie klimatyczna, przestronna i pełna ciekawych pozycji książkowych. Powołamy do życia kolekcję obcojęzyczną. Znajdzie się tam miejsce również dla najmłodszych, z wyodrębnionym kącikiem dla malucha. Na młodzież będzie czekała przestrzeń do gier z podłogą interaktywną, platformą językową oraz grami. W nowej bibliotece powstaną 3 strefy. Pierwszą z nich będzie czytelnia dla dorosłych, oferująca nowości wydawnicze, filmy i audiobooki. Druga strefa to centrum multimedialne dla dzieci, zapewniające naukę i rozrywkę. I wreszcie ostatnia ze stref, czyli lokalne centrum aktywności, które będzie miejscem spotkań, integracji i nauki dla wszystkich mieszkańców. Termin zakończenia inwestycji upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku. W czerwcu kultura została odmrożona. Wróciliśmy do zajęć indywidualnych oraz w małych grupach. Próby reaktywował Klub Spotkań Artystycznych,
działające już od 11 lat przy Domu Kultury. Wiem, o co chodzi? To wtedy będzie lepiej słychać, jak te głosy fajnie wchodzą się miksują. No, to jeden krzyk. Tak, a tak wszyscy na raz to wchodzą, bo to jest takie mocne, takie... Kontynuowana jest nauka gry na instrumentach klawiszowych oraz na trąbce, a także próby duetu instrumentalno-wokalnego. Wrócili do nas także perkusiści. W czasie pandemii COVID-19 instruktorzy muzyczni DK nagrywali i publikowali lekcje online, zawierające przypomnienie przerobionego już materiału, a także nowe ćwiczenia i zagadnienia z teorii muzyki. Lekcje online gry na basie, na gitarze akustycznej, na pianinie oraz perkusji dostępne są na kanale YouTube Domu Kultury w Orzeszu. Do prób powrócił zespół śpiewaczy Orzeszanki, który dba nie tylko o formę wokalną, ale i fizyczną, a przede wszystkim pomaga, udzielając się charytatywnie w trakcie Gashen Challenge dla Hani. Instrumentalno-wokalny zespół rockowy, złożony z samych dziewczyn, działa w naszych chmurach aktywnie i kreatywnie. Dziewczyny komponują swoje własne, autorskie utwory. Oto krótka próbka. Wyszła tej nocy w nieznanym kierunku. Odmówiła szansy od ludzi ratunku. Tak odeszła tej nocy, nie wiedziała gdzie. Nikt jej nie odnajdzie, bo zniknęła we mgle. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy i czekamy na Was w Domu Kultury w Orzeszu.